NBP wprowadza kolejną monetę z cyklu Odkryj Polskę. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Data emisji tej monety to 22 maja 2023. Nakład tak samo jak jej poprzedniczki. 1 000 000 sztuk. Stop. Pierścień miedzionikiel, rdzeń brązal. Średnica 24 mm, czyli taka sama jak monety w obiegu 5-złotowe. Oczywiście tą monetą również można płacić w obiegu. Rand NBP. Bardzo ładny i ciekawy rand. Masa 6,54 grama. Piękna moneta upamiętniająca budowę kanału żeglugi przez Mierzeję Wiślaną. I tutaj krótka anegdota ode mnie. Jak byłem małym chłopcem, to już wtedy były plany na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną, a był to wówczas jeszcze PRL, także jest to dość stara historia z tym przekopem. Nie wiem, jak daleko wstecz sięga, od kiedy planowano przekop, kiedy myślano o przekopie. Ja dowiedziałem się jakieś 35 lat temu. Tutaj widzimy na budynku kapitanatu portu flagę, której wcześniej nie dostrzegłem. Robiąc zdjęcia makro, dopiero dostrzegłem tą flagę tutaj właśnie biało-czerwoną na budynku kapitanatu. W tle oczywiście kanał na Mierzei Wiślanej. No i słuchajcie, jak przechowuję takie monety. Tutaj macie już przykład. Monety są w holderach zabezpieczone. Holdery do kieszonek, kieszonki w segregatorach, całe kartki. I tutaj ładnie to przechowuję. Takie oczywiście rzeczy, jak i te kartki, holdery, wszystko zakupicie w tym sklepie Esnumizmatyka. Link do sklepu poniżej znajdziecie 10% zniżki na mój kod ZAKAPIOL2023 do końca roku i wielokrotnego użytku. Ja wiem, moneta kontrowersyjna, natomiast pamiętajcie, jest to kanał kolekcjonerski i moneta jest obowiązkowym punktem u każdego kolekcjonera monet obiegowych. Nakład 1 000 000 sztuk, bardzo łatwa w zdobyciu, od 7 do 10 zł przy zakupie na sklepach internetowych. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej!